W dzisiejszym programie zapraszam do posłuchania rozmowy z Gretą Grabowską, architektką wnętrz i twórczynią kolaży, których bogaty wybór oglądać można obecnie w galerii przy firmie MPS International, a także do posłuchania relacji z drugiego z koncertów głównych 51. Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Dzisiaj czwarta wystawa jest... Funkcjonująca od blisko roku galeria w pomieszczeniach na parterze firmy MPS International udanie łączy sztukę z biznesem. Czwartą ekspozycją otwartą w tej galerii jest bogaty wybór prac koszalińskiej malarki i architektki wnętrz Grety Grabowskiej. Wystawa będzie wisiała 3 miesiące, więc być może w trakcie jeszcze dokonam tego i podpisy wykonam i rozmieszczę pod każdą z prac. Przyznam, że nie przywiązuję do tego większej wagi. Dla mnie jest sama praca najistotniejsza, a to co przedstawia, to czasami tylko w mojej pamięci jest to do odczytania i wiem skąd był ten pierwotny zamysł, gdzie się zauroczyłam czymś. Generalnie to co prezentuję na tej wystawie są to fragmenty Koszalina, fragmenty Pomorza, fragmenty wystawy, którą przygotowywałam dla oddziału Muzeum Pomorza Środkowego, czyli dla skansenu w Swołowie. Cykl prac poświęcony szachulcom pomorskim i tych jest tutaj chyba najwięcej. Ale żeby nie ograniczać się tylko do szachulców, to przedstawiłam też parę prac ze starszych cykli, czyli z oddalenia, prace widziane z dużej, dużej wysokości, czyli wygooglowane miasta. To jest też moja, tak jak kiedyś już mówiłam, autorska forma walki z lękiem wysokości. Także spójrzmy na to jeszcze z większej odległości, jeszcze z wysoka. Także takie barwne prace, bardzo malarskie wykonałam. Kilka nowych prac jest wykonanych w tym roku na plenerze w Sarbinowie. To jest praca też z lokalnych miejscowości, czyli Chłopy, czyli Sarbinowo i pejzaż okoliczny. Generalnie to, co robię, to są prace poświęcone architekturze, czyli to jest tak zwany pejzaż miejski albo wiejski. Prace są rzetelnie skonstruowane, jestem architektem wnętrz, w związku z tym trudno mi tego uniknąć. One są rzeczywiście najpierw tak jak no, można byłoby taki przepis na obraz zrobić, napisać. Czyli najpierw jest jakaś iluminacja, jest zauroczenie, jest zachwyt jakimś miejscem, czyli to jest jakaś architektura na ogół. Później przechodzę już w zacisze pracowni, wybieram kolorystykę, barwię papiery i przygotowuję jak gdyby ten pierwszy etap i zaczynam od rzeczywiście pierwszego takiego dosyć może nerwowego dotknięcia tektury węglem. Czyli pierwsze bardzo emocjonalne są pociągnięcia. Czy przyklejana pierwsze plamy barwne, czy pierwsze szkice węglem, czy pastelą. Im bliżej końca pracy, im bardziej jestem w tą pracę zagłębiona, to spowalniam. I wtedy dochodzi już do takiego działania bardzo precyzyjnego. Te ostatnie pociągnięcia węglem, czy ostatnie przyklejone papiery, to oczywiście czasami zanim przykleję jakiś skrawek, pozornie nieistotny, mija pół godziny, godzina. I od tego pierwszego takiego bardzo emocjonalnego, bardzo wrażeniowego działania przechodzę już do takiego prawie studyjnego, takiego precyzyjnego jak cięcie chirurgiczne. I wtedy już jestem zmęczona. Na początku to jest euforia, eksplozja, a później rzeczywiście precyzuję to bardzo skrupulatnie. Moje prace wykonuję w zaciszu pracowni, natomiast inspiracja jest zawsze czymś rzeczywiście istniejącym na zewnątrz. Czyli to jest architektura, którą podglądam, którą szkicuję, którą fotografuję. I czasami z tych fotografii nic nie wychodzi, czasami z tych szkiców również nic nie wychodzi. Wracam do tego miejsca, jeżeli to jest gdzieś lokalnie, bo bardzo często to są miejsca istniejące gdzieś w świecie, gdzieś w Europie, gdzieś podczas podróży zaobserwowano. I wtedy muszę polegać tylko na swojej pamięci, co jak wiadomo bywa zwodnicze. To jest gra świateł, to jest kolorystyka, to jest jakiś zapach chwili, to się odbiera wszystkimi zmysłami. Także to nie, jak gdyby nie to, że coś jest wykonane w konstrukcji szachulcowej albo że coś jest piękną kamienicą, nie to mnie urzeka, ale właśnie ta chwila, ten magic moment taki, którego czasami doświadczamy. I to jest właśnie to zauroczenie, ta,
ta iluminacja. Jeżeli to jest nam dane, to myślę, że później już ta praca jest zdecydowanie łatwiejsza, bo cały czas mam w sercu tą energię, która pcha do przodu i która cały czas zasila nas rzeczywiście do działania. Lubię małe miejscowości, szczególnie jeżeli wyjeżdżam gdzieś za granicę, to uwielbiam prowincję włoską na przykład. To duże miasta są piękne, ale wolę je na pocztówkach, natomiast sama prowincja to jest inna skala, inny kontakt z ludźmi. Rzeczywiście inne tempo też postrzegania świata, inne tempo podróżowania, przyglądania się. Także to chyba bym polecała. Nie duże zgiełkliwe przestrzenie, a właśnie takie skromne, małe, gdzie można znaleźć własną skalę. Jestem otwarta od zawsze na nową materię. Bardzo często są to jakieś wydruki już kiedyś do czegoś przygotowane, wykorzystane. Często są to gazety przywożone przez moich przyjaciół ze świata albo podczas moich podróży gdzieś pozyskiwane. To są bardzo często papiery, czy nutowe, czy jakieś, no może nie paragony, ale jakieś ulotki przypadkowe wydawałoby się. Natomiast nigdy nie jest dla mnie istotnym, co one przedstawiają. Może nie to, że nigdy, ale prawie nigdy. To jest rodzaj jakiejś grafiki, jakiegoś rytmu, jakiejś liniatury, która mnie w jakiś sposób zaintrygowała i umieszczam to wtedy właśnie podług tego klucza w pracy. Akurat ostatni miesiąc miałam bardzo pracowity. Wystawa w NPS-ie jest moją czwartą wystawą w tym roku i zamierzam jeszcze jedną lub może nawet dwie w tym roku odbyć. Natomiast 13 czerwca otwierałam wystawę bardzo ważną dla mnie. Powtórne otwarcie tej wystawy było poniekąd w Żydowskim Domu Przedpogrzebowym w Słupsku w ramach Forum Wielokulturowe Pomorze, Wielokulturowy Słupsk. Przygotowałam wystawę poświęconą nieistniejącym synagogom pomorskim. W ubiegłym roku pokazywałam pierwszą część tej wystawy, w tym roku rozwinęłam tę wystawę i pokazywałam ją po raz drugi. Miałam tę przyjemność, że wystawę otworzył Shimcha Keller, czyli następny po Michaelu Szudrichu rabin Rzeczpospolitej. Także bardzo, bardzo to było piękne. Zaśpiewał psalm 135, także to rzeczywiście było niezwykłe przeżycie. 29 czerwca otwierałam wystawę w Galerii na Miejscu w Gdańsku, w Garnizonie Kultury. Bardzo piękne miejsce, bardzo energetyczne i bardzo fajna wystawa. Będzie wisiała w Galerii na Miejscu do 27 lipca, także bardzo serdecznie zapraszam. No i tutejsza wystawa, otwarta dzisiaj, czyli 7 lipca, będzie tutaj przez najbliższe 3 miesiące. Także rzeczywiście bardzo pracowity miesiąc. Zamierzam teraz chwilę odpocząć i chyba mi się to należy. F-dur Jana Sebastiana Bacha Christian Markus Reiser rozpoczął drugi z koncertów głównych 51. Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Obok katedralnych organów zabrzmiały w nim kompozycje z okresu wczesnego baroku, w jakich specjalizuje się słowacki kwartet Lenuowe Muzykę. Thank you.
Nazwa zespołu Lenowe Muzyki jest przyznaczny, dlatego że Caccini, jego pierwsza książka, kolem roku 1600, niesła nazwę Lenowe Muzyki. Dneska są wiele skladów zapomnianych, także przynosimy na przykład skladby Sigismonda Dindiu, to jest współczesnik Monteverdiho, a mnohé skladby zażywają dneska premieru na podiach. Dlatego jest nowa muzyka dneska, ta, która jest sice stara, ale pre dnešných ľudí je nová. Dlatego Lenovej muzike. Jest basowa lutnia. Ta też znikła kolem roku 1600, ma 14 strun i używa się pre solo, ale tak też pre continuo. Potem bas de violon, to jest bardzo specyficzne basowe skrzypce. Podobne violoncello, ale to jest w podstawie przedchódce violoncella. No i potem barokowe skrzypce, te są bardzo podobne tym modernym. I potem śpiew.